Cześć, witajcie na kanale Milion Pomysłów na Minutę. Dziś chciałem Wam pokazać, jak moja wolnoobrotowa szlifierka z Julii zyskała nowe życie i została polerką. Zapraszam. Na samym wstępie chciałbym zaznaczyć kilka rzeczy. Po pierwsze, narzędzia MacTools z Julii są bardzo rozsądne jakości. Ja generalnie lubię tą markę. Jest to marka typowo marketowa, typowo majsterkowa, fajna jakościowo, dużo lepsza niż marki z innych marketów, zwłaszcza ze spożywczaków. Natomiast jeśli chodzi o tą szlifierkę wolnoobrotową, no ja nie byłem z niej zadowolony. Ona ma, jeśli dobrze pamiętam, 280 obrotów, 250 obrotów, czyli jest zwolniona do 250 obrotów. No ale ten kamień jest taki sobie, generalnie na kamieniu są bicia, ona do ostrzenia sprawdzała się tak średnio. I przerzucałem ją z kąta w kąt i kiedyś postanowiłem, że zrobię po prostu polerkę. I jest to prototyp, jest to pierwsza wersja, od tego zacznijmy. Już wiem po jej wykonaniu, że kilka rzeczy na pewno bym zmienił. Natomiast myślę, że jako prototyp wyszła całkiem nieźle i chciałbym, żeby to było dla Was w pewnym sensie inspiracją do tego, żeby coś takiego spróbować zrobić u siebie w warsztacie, ponieważ od czasu do czasu może się gdzieś to tam przydać, a typowa polerka taka do polerowania właśnie ostrzy i jest dość droga mimo wszystko, a te wszystkie krążki do założenia na dremele i te wszystkie krążki do założenia na wiertarki mają jednak bardzo wysokie obroty i no lepsze jest po prostu coś dużo wolniejszego. Dlatego ja tego swojego nieużywanego grata przerobiłem i nadałem mu trochę nowe życie. Zobaczcie w skrócie, jak to wygląda. Myślę, że pamiętacie to narzędzie. To chyba jedno z najbardziej objechanych przeze mnie narzędzi na tym kanale, czyli wolnoobrotowa ostrzałka na mokro do kubuś. To jeszcze się Kuba kręci w międzyczasie, także pozdro. Wolnoobrotowa ostrzałka do noży, która się nadaje zupełnie do niczego, bo to jest po prostu kamień z poklejonego piasku. Dlatego postanowiłem Wam, no nie usiedzi na miejscu, pokazać, co z nią będę robił. A będę robił, po prostu będę wymieniał, będę ją przerabiał na polerkę do noży, do polerowania ostrzy. Próbowałem dorobić z drewna, ale oczywiście otwór wcale nie wyszedł centryczny, tak jak powinien. Znaczy próbowaliśmy. Więc mamy tutaj wydruk z drukarki 3D. I na ten wydruk z drukarki 3D, słuchajcie moi drodzy, pójdzie teraz skóra. Obciągniemy to sobie elegancko, okleimy skórą i będziemy działać. Więc teraz będziemy właściwie to kręcić na dwie kamery, więc jak zobaczycie takie boczne ręce, to znaczy, że Kuba jest w kadrze. A tymczasem ja biorę się tutaj za robotę. Zaczniemy od tego, że tutaj oczywiście ten element jest pęknięty, więc ja jego sobie skleję. Mam co prawda cyjanoakryl czarny, ale to i tak będzie zamknięte, więc nie robi mi to żadnej większej różnicy. Ok, to się będzie dociskać samo, to się będzie kleić samo. Tu jest jeszcze taki element, który oczywiście w niej w oryginale odpadał. Gdzieś go tutaj miałem 2 minuty temu. Tu jest. Ten element powoduje, że niestety spada pasek, jak go nie ma, więc to sobie też przykleimy. I działamy z przygotowaniem i klejeniem skóry. Ok, i odstawiamy na bok, niech sobie schnie. A my bierzemy się za skórę. Postaramy się tej skóry zmarnować jak najmniej. Teraz zrobimy to zwyczajnie. Tak.
będzie gdzieś tam delikatnie wystawać na milimetr, to się nic nie stanie, bo przecież pełnej precyzji klejenia i tak nie uzyskamy. Zawsze się gdzieś tam coś delikatnie przesunie. Dobra. Mamy ucięte. Dobra. I teraz będziemy kleić, moi drodzy. Czyli co? Mamy nasze kółko. To jest klej cyjana akrylowy w ogóle, moi drodzy. One Bond od Saint-Gobain. Numer 737, czarny. Śmiem twierdzić, że bardzo mało osób go używało jak do tej pory. Tak, a... Pełna nowość. Także testujemy przy okazji. Pamiętajcie, że jeśli chodzi o druk 3D, to generalnie sytuacja wygląda w ten sposób, że tylko i wyłącznie kleimy na cyjana akrylę. Nic innego się po prostu nie przytrzyma. Teraz jest taki najbardziej drażliwy moment. Czyli po prostu przyklejamy, dociskamy i czekamy. To jest dosyć cieniutka skóra. To jest dwoinka. Generalnie, jeśli chodzi o skórę, czyli ona została podzielona na dwie skóry z jednej grubej. I wykorzystujemy tą dwoinę ze względu na to, że no, jest bardzo delikatna i będzie się jej lepiej trzymać, lepiej się będzie pracowało z pastą polerską. Nie? Zostawiamy na chwilę. I co? I tutaj już nie będziemy przedłużać, ja już wam pokażę efekt końcowy. Nie będziemy tego po prostu na wizji kleić w całości. Mamy sklejone, oczywiście trochę kleju mi wyszło, no ale trudno. Mamy skręcone już wszystko i złożone, więc zostało nam tak na dobrą sprawę nałożyć nasze kółko. Mamy skręcone, mamy założone. Uruchamiamy, bierzemy pastę polerską. Okej, okay, pastę mamy nałożoną i teraz postaram się wam pokazać, jak to wygląda, jak działa. Okej, okay, spróbuję wam zrobić zbliżenie na ostrze. To jest ostrze przejechane, przepolerowane przez ten. Tą polerkę, a tak wygląda to ostrze z drugiej strony. Myślę, że różnicę widać gołym okiem. No dobra. Zrobimy drugą stronę. Doprowadzimy do takiego samego stanu. Zobaczymy, ile nam to zajmie. Jest 20:31. Mam nadzieję, że to będzie dobrze widać. Bo na żywo wygląda to świetnie. Zobaczcie, jak wygląda to ostrze. Jest 20:37. Więc parę minut mi to zajęło. Ale myślę, że działa to fajnie. No dobrze. Podsumujmy sobie trochę tą zabawę tak na szybko. Mnie efekt się podoba, jestem zadowolony. Powiem wam zupełnie uczciwie. Mogłoby być oczywiście lepiej, ale w zaistniałej sytuacji myślę, że i tak jest nieźle. O co chodzi w ogóle? Wykorzystałem starą
wolnoobrotową strzałkę z meka, która się gdzieś tutaj walała. Już jej w Julii nie ma. Natomiast ja nie przypadałem za tym narzędziem. Było takie sobie, co zresztą widzicie po biciu, które tutaj jest. No nie jest to zbyt fajny sprzęt. Ale mimo wszystko miałem ją, nie pracowałem nią i postanowiłem wykorzystać ją do innego celu. Kolega Karol, którego serdecznie pozdrawiam, narysował i wydrukował ten element, który zastąpił kamień, który był w oryginale, i uzyskaliśmy całkiem fajne narzędzie. No, efekt jest naprawdę spoko. Powiem wam zupełnie uczciwie. Oczywiście nie jest to jakiś wielki sukces. Ona ma bicie tak jak miała, więc to też ma przełożenie na przyjemność pracy tym sprzętem. Ale, moi drodzy, ja jestem zadowolony. Dlaczego? Z jednego prostego powodu. Nie stać mnie na inną polerkę na chwilę obecną, bo to jest dosyć spory wydatek jednak mimo wszystko, żeby sobie zakupić jakiegoś tormeka do warsztatu. To jednak mimo wszystko trzeba trochę wydać. Tutaj, jak widzicie, bez problemu udało się to chwilowo zastąpić. Oczywiście nie jestem do końca zadowolony. Jest to jakiś tam pierwszy etap, jest to pierwszy prototyp. Myślę, że zbudujemy jeszcze coś innego, coś lepszego. Natomiast na początek dla mnie jest to w zupełności wystarczające. I co? I myślę, że tym akcentem będę kończył, moi drodzy. Jeśli chodzi o koszty, no to ja użyłem, to są odpady ze skóry. To, co tutaj było użyte, to są wszystko jakieś odpady skóry, która została gdzieś tam po innych projektach. Trochę kleju cyjanoakrylowego, bo tylko cyjanoakryl klei dobrze cokolwiek do wydruków 3D z PLA. No i ta wolna obrotówka, no tą z meka można wyrwać tam w kwocie 30-40 zł gdzieś na jakichś Allegrach czy innych OLX-ach. Za bodajże 120 zł jest identyczna kopia, tylko w innej kolorystyce CMI, w OBI, więc nawet przy założeniu, nie wiem, tu musicie pytać Karola, ile on by chciał za ten wydruk, ale przy założeniu, że będziecie musieli Karolowi zapłacić za wydruk i gdzieś tam nakombinować kawałek skóry i nawet wydać 120 zł, to myślę, że spokojnie w kwocie dużo poniżej 200 zł jesteście w stanie coś takiego wykonać do swojego warsztatu. Od czasu do czasu się to przydaje, tak? Ja nie robię noży zawodowo, czasami gdzieś tam coś popełnię, więc myślę, że dla mnie jest to całkiem spoko rozwiązanie do jakiegoś tam ostatecznego dopieszczenia, a tutaj z efektu jestem naprawdę zadowolony. I tym akcentem będę kończył. Oczywiście standardowo zapraszam Was na filmy, które staram się, żeby były w poniedziałek i w piątek około godziny 22. I na live'y, które staram się, żeby były co niedzielę o 20, aczkolwiek w wakacje będzie ich troszeczkę mniej, bo trochę mnie czeka wyjazdów. A ja na dzisiaj kończę. Pozdrawiam Was serdecznie. Widzimy się na pewno już wkrótce. Do zobaczyska. Cześć.